Dzień dobry. Dzisiaj piątek, 25 czerwca. Pozdrawiam serdecznie z Łodzi, z Kościoła Świętego Mateusza, czyli najchłodniejszego miejsca w okolicy. Dzisiaj, 25 czerwca, obchodzimy pamiątkę wyznania augsburskiego. Hasłem przewodnim tego święta są słowa z psalmu 119. Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził. Drugi fragment, który wybrałem specjalnie, pochodzi z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. W Augsburgu 25 czerwca 1530 roku, przed jednym z najpotężniejszych ludzi tamtych czasów, cesarzem Karolem V, pierwsi ewangelicy złożyli publiczne świadectwo swojej wiary. Odczytali tak zwane wyznanie augsburskie. Dokument, w którym wyrazili to, co dla ich wiary było najważniejsze i miało fundamentalne znaczenie. Dokument, który wchodzi w skład naszych ksiąg wyznaniowych. Ale 25 czerwca 2021 roku to dzień, w którym oficjalnie kończymy kolejny rok szkolny. Rozpoczynamy sezon wakacyjno-urlopowy. I myślę, że to bardzo ciekawie się składa, że te dwa wydarzenia zbiegły nam się jednego dnia. Wątpię, aby ktokolwiek kiedykolwiek to zaplanował. Dlaczego ciekawie się składa? Ponieważ podczas wakacyjnych wyjazdów z pewnością poznamy wielu nowych ludzi. Ludzi, z którymi będziemy się spotykać, bawić, przeżywać dziwne i śmieszne wydarzenia, a także rozmawiać. A długie, letnie wieczory sprzyjają rozmowom na ważne i głębokie tematy. I może akurat wtedy zostaniemy przez kogoś zapytani: naprawdę wierzysz w Boga? Kim On dla ciebie jest? Dlaczego chodzisz do kościoła? Po co ci to? Jesteś luteraninem? Co to znaczy? A czy wy w ogóle świętujecie Boże Narodzenie albo Wielkanoc? I w takich sytuacjach będziemy musieli, odnosząc się do słów z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, obronić się, to znaczy wytłumaczyć się z naszej wiary, z naszej nadziei, złożyć świadectwo naszej wiary, wyjaśnić, w co i dlaczego wierzymy. Trochę tak, jak to zrobili ewangelicy w 1530 roku. Dobrze jest przygotować się do takich rozmów. Nie tylko ucząc się podstaw teologicznych lub faktów historycznych, ale także zastanawiając się nad swoją osobistą wiarą. Warto co jakiś czas zadawać sobie w życiu pytania. Jak wierzę? Dlaczego wierzę? Kim dla mnie jest Bóg? Jak Go doświadczam w swoim życiu? Co wiara ze mną robi? Nie opierajmy się tylko na zdobytej wiedzy, choć jest ona niezbędna, chcę to podkreślić, ale przede wszystkim na tym, co przeżyliśmy z Bogiem w swoim życiu. Kiedy popatrzymy do Biblii, to właśnie tego typu wyznań, osobistych wyznań, najwięcej znajdziemy w psalmach. Widać to w tym, jak psalmiści różnie nazywają Boga. Jedni na podstawie swojego życia mówią, że jest warownym grodem, ucieczką, inni mówią, że jest sędzią, a jeszcze inni nazywają go pasterzem, uzdrowicielem czy skałą, na której można się oprzeć. Pewnego razu na zajęciach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zostaliśmy poproszeni o ułożenie jednozdaniowego wyznania wiary, takiego osobistego credo. Było to bardzo trudne zadanie, muszę przyznać, ale też i ważne. Ważne, ponieważ pozwoliło mi zastanowić się ono nad sednem mojej wiary. Moje wyznanie, które wtedy stworzyłem, jednozdaniowe, brzmiało tak: Bóg jest przy mnie. I to zdanie nadal mi towarzyszy. Dalej mogę potwierdzić jego prawdziwość. Drodzy, chcę wam zaproponować dzisiaj w pamiątkę wyznania augsburskiego podobne zadanie. Zastanówcie się nad waszym osobistym credo, osobistym wyznaniem. Osobiste świadectwo, a więc wypowiadane słowa, poparte doświadczeniem, mają ogromną moc oddziaływania, moc
misyjną. Amen. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.